Big Band istnieje już 13 lat. Zaczynaliśmy od takiego raczej bardziej młodzieżowego składu. Byli to uczniowie szkół muzycznych, tutaj chrzanowskich i jaworznickich. No, z czasem doszli starsi muzycy, młodsi dorośli, okrzepli bardziej. Można było troszkę zmienić repertuar na bardziej trudniejszy, bardziej taki, bardziej jazzowy, bo zaczęliśmy od takich prostych, jakichś bardziej prostszych rzeczy. Zauważyłem na przestrzeni ostatnich lat, że Big Band stał się popularny. Często spotykają mnie ludzie na ulicy, pytają się, kiedy będzie następny koncert jakiś, czy kiedy będziemy coś tam grać. No, a prawdą jest, że wokaliści pracujący tutaj w Domu Kultury też bardzo zyskują na tym, bo mogą popracować z żywymi muzykami, z żywym po prostu składem zespołu, co całkiem jest inna praca niż pracując z podkładami. Tradycją się stał ten koncert noworoczny nasz, który przygotujemy wspólnie tutaj z sekcjami wokalnymi pracującymi w Domu Kultury. No, zwykle odbywa się w styczniu. Zapraszam wszystkich chętnych instrumentalistów grających. Głównie potrzebujemy instrumentów dętych, takie jak saksofony, przede wszystkim saksofon tenorowy, trąbki, puzony. Bo sekcję rytmiczną mamy stałą już, także no, raczej nie potrzebujemy już gitarzystów czy perkusistów.